Dzień dobry wszystkim na moim kanale. Słuchajcie, dziękuję bardzo za te nowe subskrypcje. Witam na moim kanale. Mam nadzieję, że tam będziecie oglądać te moje filmiki i ze mną się rozwijać, pomagać mi w rozwinięciu tego mojego przedsięwzięcia. Chciałem króciutko odpowiedzieć, słuchajcie, na te zarzuty, które tam, może nie zarzuty, uwagi, które dodaliście. Dla pani Ani oczywiście, no ja zasugerowałem się książką tego niemieckiego autora, sam naprawiam Opelka Astra H. No i oczywiście znowu wpadka, to nie jest przepływomyśl, tylko tam jest czujnik temperatury powietrza dodatkowego i rzeczywiście tak jest. Ja sobie potem to wygooglowałem rano, no i no widzicie, do wszystkiego trzeba naprawdę, że tak powiem, przekopać się. Nie można polegać nawet na takiej książce, jak sam naprawiam, kurczę, bo można położyć temat. Pełen szacun dla pani Ani, że to wychwyciła to. No kurczę, naprawdę to trzeba być czujnym, że tak powiem. Żeby, że tak powiem, nie zrobić wtopy na tym wszystkim, także no mi się zdarzyło, no ale wiadomo, ja jestem chodzącą encyklopedią i byłem przekonany, że to przepływomierz jest, po prostu nie rozkręcałem tego, to nie zwracam na to uwagi, tylko po prostu pomierzyłem sobie napięcie, nie? I tyle. Druga odpowiedź dla tego jednego z moich oglądających świeżego. Ja sprawdzę jeszcze raz dokładnie, ale myślę, że to są raczej czujniki, zmienny kwas rozrządu, bo ten silniczek Z16XR, on ma... Cholera, mi tu tłuczę teraz na tych nierównościach wszystko. Się zrobiło chłodno. Także wracając... No raczej myślę, że to są jednak czujniki zmiany kwasu rozrządu, tak mi się wydaje. No, tak to wygląda bynajmniej. Przy okazji sobie rozkręcę, zrobię ten film i sobie wyjaśnimy, sprecyzujemy, czy to są zawory, czy to są czujniki. Bo ja też powiem wam, rozbijam sobie ten silnik na części pierwsze. Byłem pewny, że to mam do tego poradnik, książkę, więc jak to się stanie, to bez problemu. A wygląda na to, że nie, że Opel sobie każdy silnik zrobił z innej bajki. No i niby ten sam samochód, a samo różne silniki, tak jak z tym nieszczęsnym czujnikiem wału karbowego. Jeden silnik ma gdzieś tam dobry dostęp, a ten mój ma dostęp żaden. Trzeba pół auta rozbebeszyć, żeby czujnik wymienić w tym samochodzie. Tak to wygląda. Inne rzeczy są superowe, bo powiem wam, wymiana amora, czy tam wymiana wahacza, to jest tam prościzna i tak dalej, wymiana klocków. Natomiast tutaj, no to jest bardzo ważny podzespół, ten czujnik wału karbowego, bo jeżeli to się wysypie, no to jak tam zauważyła ta pani Ania, że zapali się czek i auto zrobi się mulowate i tyle. I nic nie zrobicie sami, nawet ci, co tam, ludziska, co potrafią dużo dłubać. Potrzeba postawić, słuchajcie, auto na naprawdę cały dzień orania, żeby wszystko porozpinać, kurczę, zrzucić wózek, porozpinać pół osie tam, odsunąć skrzynię biegów i tak dalej, dopiero dobrać się do czujnika. No, porażka totalna, powiem szczerze, no ale tak to wygląda, że chodzi o ten czujnik, o czujnik wału korbowego w Opelku. Także ja dzisiaj, widzicie, zmiana imidżu, muszę być w czapojce, bo jest dosyć chłodno. Ja niestety mam te wrażliwe takie trochę, jestem na przewiewy i muszę coś takiego zakładać. Zresztą ludzie, widzę, w kapturach zasuwają już, także
tak to wygląda. Także słuchajcie, oglądajcie te moje filmy, one tam czasami, mówię, technicznie nie są do końca jeszcze dobrze sklejone, bo ja cały czas raczkuję na tym YouTubie i żeby zrobić jakiś dobry film, no to nie jest taka prosta sprawa, trzeba mieć doświadczenie i tak dalej. Ja tego nie zrobię jak tam inni youtuberzy, którzy są po 5-6 lat, no to oni mają zupełnie inny warsztat, muszę wam powiedzieć, także ja jestem 2 miesiące. Także nie hejtujcie mnie tam, bo to no nie jest to łatwo zrobić naprawdę coś takiego sensownego. Także słuchajcie, dawajcie łapki do góry, zróbcie suba mojego kanału. Trzymajcie się, na razie, cześć.